uczeni w piśmie, faryzeusze. Wydaje się, że są to ludzie, którzy wierzą. A wychodzi na to, że Bóg im wcale nie jest potrzebny. Oni świetnie realizują swoją rolę, jaką przyjęli. Przewodnicy ludu. Ale na ludzie też im nie zależy, jeśli nie mają z tego czegoś dla siebie. Przede wszystkim uznania za mądrych, wielkich i dostojnych. Jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich, powiedział Jezus. Przeciwnikom Jezusa nasuwa się pytanie, kimże On jest? Apostołowie, gdy Jezus uciszył burzę na jeziorze, pytali, kimże On jest? Ludzie słuchający Jego nauk pytali, kimże On jest, że tak przemawia z mocą. Kościołowi zajęło 400 lat ustalenie, kim On jest w relacji do Ojca, do Ducha, jak to możliwe, że jest i Bogiem, i człowiekiem. Ale i my zadajemy pytanie, kim On jest w moim życiu? Bo można być praktykującym niewierzącym, jak to określił w jednym ze swoich filmów Tomasz Samołyk. Można wykonywać wszystko zewnętrznie. Można godzinami się modlić i czytać Słowo Boże. Tak prawdę mówiąc, dochodzimy do wniosku, że Bóg nie jest do niczego niepotrzebny. Bo skupiam się na sobie. Jest dodatkiem, a nie celem. Jesteście z tego świata, mówi Jezus, a ja nie jestem z tego świata. Czym różnią się te dwa światy? Trzeba odpowiedzieć, że wszystkim. Świat ludzki skupiony jest na szukaniu własnych przyjemności. Działamy dla własnych potrzeb, dążymy do takich czynów, które będą sprawiały wrażenie potrzebnych i koniecznych. Właściwie niczego nowego nie wniosą. Postępujemy tak, bo jesteśmy zagubieni. Wczoraj Chrystus mówił, że musimy znaleźć się w Jego blasku, w Jego świetle, żeby nasza droga była dobrze widoczna. Żeby nasze postępowanie było dobrze widziane. Wolimy jednak półmrok, by w ten sposób przykryć nasze złe intencje. Jeżeli się nie nawrócicie, pomrzecie we własnych grzechach. Jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, zginiecie. Ale my ciągle grzeszymy i żyjemy dalej. Może Kościół nas oszukuje. Może jest to chwyt marketingowy, bo człowiek zastraszony daje się łatwiej manipulować. Zapewne tak ktoś gdzieś wpływa na ludzi, że nimi steruje. Jednak nie jest to Bóg, który wzywa do wolności wyboru. Powiedział kiedyś, kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Zdecyduj, co chcesz otrzymać i jak chcesz żyć. Nie zmusił nas do niczego. I dalej nie decyduje za nas, bo nie jesteśmy niewolnikami. Jedyna niewola, którą wpadamy, to niewola grzechu. On owinął nas tak mocno, że wydaje nam się niemożliwe, by się z niego uwolnić. Mówimy o tym w czasie spowiedzi. Przychodzę z tymi samymi grzechami. Znów uległem temu samemu złu, którego nie chcę. A jednak dałem się złapać. Wstydzę się tego, ale nie mam siły. Kiedy Jezus mówi do swoich oponentów, daje świadectwo współpracy z Ojcem. Nie tylko mówi, że są jednym, że Ojciec go posłał, że tak samo się przedstawia, ja jestem. Dodaje jeszcze coś ważnego dla nas. Ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawia mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Te słowa nie tylko zapewniają nas, że Bóg nie opuszcza nas ani na moment. Jest nieustannie przy nas, o ile nie jesteśmy ślepi na Jego obecność. Te słowa jeszcze wskazują nam kierunek, w którym powinniśmy się doskonalić i każdego dnia podążać. Ten kierunek to takie działanie i życie, które podoba się Bogu. Co więc z Niego należy wyeliminować? Z czym się wreszcie uporać? Jak powalczyć o przejrzystość naszych czynów? Nic sami z siebie nie uczynimy, jeśli nie uwierzymy, że Boga potrzebujemy. Nie tylko zewnętrznie dajemy świadectwo. Bo Bogu akt dobroci nie jest potrzebny, jeśli nie ma w nas poczucia, że przez to stajemy się lepsi i bardziej podobni do Niego.